Zanim zaczniemy, chcę tylko powiedzieć, że to kolejny film nagrywany na zapas przez moje zdrowie. Zaś to jest fanart od Emilii. Śliczny. Bardzo dziękuję i przechodzimy do filmu. Słyszeliście może pastę o autentycznych wyznaniach ratownika górskiego? Jeśli nie, wyszukajcie w internecie. Bardzo polecam. Jednak obecny film nie ma na celu przedstawić wam mojej ulubionej pasty, a jedynie nawiązać do niej tematycznie. Chodzi mi bowiem o psychozę wysokogórską. Znacie może historię o duchach, zjawach, dziwnych anomaliach czy podobnych zjawiskach zachodzących w górach? Otóż wyjaśnieniem części z nich może być tak zwana psychoza wysokogórska, znana również jako syndrom trzeciej osoby. Pewne wysokości, na których wspinamy się w górach, rządzą się własnymi prawami. Dostarczamy na nich znacznie mniejsze ilości tlenu do mózgu, co skutkuje jego obrzękiem oraz wywoływaniem halucynacji. Zdarza się, iż alpiniści na dużych wysokościach mają okropne halucynacje. Widzą postacie, twarze, rzeczy, których człowiek nie jest w stanie dostrzec. A co najdziwniejsze, towarzyszy im dziwne uczucie, jakby nie byli sami. Wyobraźcie sobie wspinać się samotnie na gigantyczny szczyt, czując, że coś, niezidentyfikowany byt lub istota ciągle za wami podąża. Zjawisko to jest na tyle silne, iż na szczytach gór lub po prostu ogromnych wysokościach można doświadczyć przeżyć nie tylko paranormalnych, a wręcz mistycznych. Zobaczyć Boga? Kto wie? Aczkolwiek znacie może wielki monolog Kordiana na szczycie góry w powieści Słowackiego? Co jeśli Kordian właśnie cierpiał na psychozę wysokogórską? Cóż, obecnie jednak owa choroba jest faktem i niezwykłą możliwością ujrzenia rzeczy z innego świata. Więc cóż, jedziemy w góry? Zastanówcie się. Tymczasem jednak mówił do was kot. Teraz wijam się w kłębek. I życzę wam wszystkim miłego wieczoru.